to nie, wszystko... To, słuchajcie, nie, generalnie to wszystko powinno być podwójnie przy takiej budce. Obija się przyda. Podsumowania w Sopocie po powrocie. Panie prezydencie, właśnie dwa słowa. Czego pan życzy tutaj żeglarzowi? No, ja muszę powiedzieć, że ta przystań jak to jest między innymi dzięki Romanowi, bo on tak bardzo naciskał, żeby ona tu została wybudowana i w końcu się stała. To jest jego także projekt i mam nadzieję, że ten port będzie szczęśliwy dla niego i powróci do niego i szybko, z rekordem. To jest najważniejsze. Strasznie żałuję, że nie mogę z nim też z tej Francji popłynąć, bo wielokrotnie z Romanem pływałem. Świetny żeglarz, bardzo odważny. No, to jest ekstremum niesamowite i Sopot jest jego portem macierzystym i dlatego go dzisiaj żegnamy. I prezent też pan dał. No prezent taki, żeby zapeszyć, to znaczy nie zapeszyć koło ratunka, że go nigdy nie użył, no i odbijać, żeby powiesił, jak tu będzie przypływał za myślę 5 miesięcy, bo jednak te przygotowania, potem podróż i powrót. Oby była szczęśliwa. No naprawdę to, co jest też ważne, że Roman jest wzorem dla śladowania, dla sopockiej młodzieży, która wszyscy uczą się żeglarstwa i to jest najważniejsze. To ważne, że Sopot to port macierzysty? No bardzo ważne, bo jeszcze mam nadzieję, że szczęśliwy port macierzysty. No i to, że z Romana będą po prostu brały przykład inne dzieciaki ze szkółki Necla, czy także z klubu ze Skarżetu. I że ta popularyzacja żeglarstwa, tak jak była ważna w II Rzeczpospolitej, jest teraz ważna. Panie prezydencie, czego pan życzy Romanowi? Romanowi życzę, żeby mi się nic nie zepsuło.